Wolność. Każdy definiuje ją inaczej. Jednak niezależnie od tego, jak ją odbieramy, jest miejsce, gdzie jest ona szczególnie obecna. Festiwal All About Freedom. Konferencje, spotkania z twórcami, a przede wszystkim projekcje ciekawych, czasem nawet egzotycznych filmów. Podczas festiwalu filmy rywalizujące w konkursie walczą o nagrodę prezydenta miasta Gdańska, nagrodę publiczności i tę najważniejszą – nagrodę jury. Jako pierwszy, już w sobotę 20 października zobaczyliśmy film konkursowy, czyli Donbas Siergieja Łożnicy. Po seansie udało nam się porozmawiać także z doktorem Piotrem Kurpiewskim, filmoznawcą z Uniwersytetu Gdańskiego. Donbas opowiada o wojnie na Ukrainie, o konflikcie pomiędzy prorosyjskimi separatystami a Ukrainą. Jest to film bardzo surowy, jak to u Łożnicy, bardzo surowy formalnie, w którym nie ma jednego głównego bohatera. Mamy do czynienia tutaj z bohaterem zbiorowym, który po prostu cierpi. Cała akcja filmu pokazuje, jak współczesna wojna hybrydowa powoduje zniewolenie zwykłych obywateli, zarówno tych, którzy żyją na Ukrainie, jak i tych, którzy żyją w Donbaskiej Republice Ludowej. Film jest oczywiście nieco publicystyczny, ale trudno, żeby mogło być inaczej. I pokazuje, jak ta codzienność jest trudna dla po prostu zwykłych ludzi. Łożnica zdecydowanie pokazuje tą ciemną stronę Donbaskiej Republiki Ludowej. W zasadzie wszyscy mieszkańcy tej pseudorepubliki są pokazani w bardzo, bardzo niekorzystnym świetle. No ale taki najprawdopodobniej nie był zamysł reżysera, żeby po prostu pokazać, że w tej wojnie separatyści nie mają po prostu racji. Na pewno jest to bardzo ważny film. Jest bardzo konsekwentny formalnie, a narracja jest o tyle interesująca, że płynnie przechodzi od jednej grupy bohaterów do kolejnych i obserwujemy to życie toczące się w różnych przestrzeniach konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Odbyła się również trójmiejska premiera Dobrej Zmiany Konrada Szałajskiego i spotkanie z reżyserem. Zachować tutaj dystans, rozwagę, która by umożliwiła mi kontakt ze wszystkimi. No i po kilku miesiącach trafiłem do Nix. W Nixach był pokaz mojego filmu poprzedniego, takiego dokumentu. Częściowo robiłem zdjęcia, zresztą w Gdyni. Nazywał się ten film Walka z Szatanem, opowiadał o pytaniach i egzorcyzmach. Tak się złożyło, że jeden z bohaterów o swojej takiej wiodący to był ksiądz Stanisław Radek. I myśmy razem przyjechali do tych Gliwic i Marta, która była zaproszona na projekcję, zobaczyła, że mnie przyniósł ksiądz. No to od razu nabrała do mnie zaufanie. No i tak się zaczęło. Na koniec dnia atmosfera twórczej niezależności przeniosła się do Ogrodu Powolności, przepełnionego muzyką. Wieczór zakończył koncert pieśni w języku jidysz. Następnego dnia miejsce miała projekcja filmu Najczystszy jest popiół. Akcja filmu Najczystszy jest popiół dzieje się w prowincjonalnym, współczesnym miasteczku w Chinach. Film opowiada o miłości w kręgu gangsterskim i może się wydawać trudny w odbiorze przez
swoją różnorodność kulturową, przez swoją odmienność od naszej kultury i polityczną poniekąd również, ale myślę, że jest to ciekawy aspekt tego filmu. Mieliśmy także możliwość rozmowy z jedną z organizatorek, która powiedziała nam coś więcej na temat festiwalu All About Freedom. Myślę, że festiwal All About Freedom wyróżnia przede wszystkim tematykę filmów. Są to filmy dotyczące wolności lub jej braku, lub wartości, które są ważne dla Europejskiego Centrum Solidarności. W tym roku są to tematy, których poruszają reżyserzy i artyści związani ze sztuką filmową, które są zaangażowane społecznie. To nie są filmy, które są wariacjami artystycznymi. Są to zawsze filmy, które poruszają jakiś temat bieżący, współczesny, który jest teraz obecnie omawiany społecznie, politycznie, artystycznie. Festiwal tegoroczny jest 12. edycją festiwalu All About Freedom. Mamy okazję zobaczyć w tym roku 16 filmów i 5 filmów konkursowych, także mamy też jury konkursowe, które ocenia film, który najtrafniej, najbliżej oddaje właśnie pojęcie wolności i solidarności. W tym roku jury, które ocenia filmy konkursowe, to Agnieszka Lichnerowicz, Jan Paweł Matuszyński i Janusz Wróblewski, dziennikarz filmowy z Polityki. I jury festiwalowe oceni te filmy konkursowe i 27 października dowiemy się, jaki film zwyciężył tegoroczną edycję All About Freedom. Zaczęliśmy dwoma projekcjami, które są w poniedziałek i w środę w godzinach porannych. Na razie cieszą się wielką popularnością. Są to też filmy, które dotyczą takich samych tematów, które filmy dla dorosłych, ale w takiej bardziej przystępnej formie dla dzieci, także myślę, że to też będzie jakiś kierunek rozwoju festiwalu. No i jakby dalej działamy w Ogrodzie Powolności wieczorami, debatujemy, rozmawiamy na temat filmów, także to są nasze kierunki, które są dla nas ważne. Jednak festiwal All About Freedom nie jest zarezerwowany tylko dla dorosłych. Nie zabrakło także atrakcji dla dzieci. W poniedziałek po raz pierwszy pojawił się kącik dla najmłodszych, który powróci na festiwal jeszcze w środę. Co mówią goście All About Freedom Kids? Co, a lubicie oglądać filmy? Tak. Tak? A jakie filmy lubicie najmłodszych oglądać? A wiecie coś o Solidarności, o tych ten? Czemu to jest ten festiwal? Nie. Nie wiemy, bo jesteśmy z Poznania. Na wakacje. Aha, na wakacje, ale super. I co, podoba wam się tutaj? Tak. Tak? Okej. Okay. Tego samego dnia wieczorem mogliśmy obejrzeć film Obcy w sieci, który niektórzy określiliby jako baśń w realiach XXI wieku. To jest taki metadokument, który opowiada o skamerach tak zwanych, o ludziach, którzy po prostu przychodzą do czyjegoś życia i są w stanie być całkowicie fałszywymi ludźmi. I to jest oparte na prawdziwej historii, więc widzisz, jak jakiś socjopata po prostu powoli omamia kobietę i potem ją... I potem ona się o tym dowiaduje. I to wszystko jest bardzo interesujące, bo się wydarzyło. Chyba koniec, tak? To takie coś. Trzeci dzień festiwalu zakończył się projekcją kolejnego filmu konkursowego o nazwie Sny wędrownych ptaków. To jest film o dwóch rodzinach w Meksyku, o dwóch plemieniach właściwie, które napotykają żyłę złota w postaci marihuany. Ich wartości powoli zaczynają być skażone przez system kapitalistyczny w pewnym sensie. Ale też przez czystą chciwość ludzką, która
powoli zaczyna niszczyć tą piękną kulturę, która tam się rozwijała przez setki, tysiące lat. Po seansie przeprowadziliśmy ankietę wśród widzów na temat festiwalu i filmów, które są na nim wyświetlane. Podoba mi się to, że tutaj każdy ma prawo głosu. Tematyka jest wolnościowa, także to też jest na plus w dużej mierze. Festiwal jest o wolności we współczesnym świecie, mówi. To jest bardzo ważny temat moim zdaniem. Porusza różne aspekty, nie tylko gdzieś tam na tle narodowościowym, państwowym, ale też mówi o wolności człowieka, o wolności seksualnej, o wolności słowa. Także pod tym względem ten festiwal się różni od innych na pewno i jest w dużej mierze istotny. Pewno w poprzednich edycjach, to jest moja, a raczej na jednej edycji, to jest moja druga edycja, przyznaję się szczerze. W kwestiach organizacyjnych jest podobnie, czyli naprawdę dobrze. W dużej mierze jest to ograniczone tym, że jest jedna sala, więc ta główna do pokazów filmowych, więc nie ma aż tak wielkich trudności. Ja muszę też przyznać, że nie brałem specjalnie udziału w żadnych takich aktywnościach pobocznych czy spotkaniach, więc tą część ciężko mi ocenić. Na szczęście bardzo pozytywnie mogę ocenić te takie stacyjki z tablicami, na których można napisać swoje opinie, można na przykład wyrazić się, czym jest dla nas wolność. Uważam, że to jest świetny pomysł. Na pewno ciekawe jest to, że jest w jednym miejscu. Wszystkie filmy są nawet nie tylko w różnych budynkach czy w różnych instytucjach, tylko w jednej sali. To wiele ułatwia. Sam budynek też jest naprawdę ciekawy. Całe miejsce jako muzeum, jakieś znaczenie historyczne, tego też jest ciekawe. Ma swój klimat, swoją atmosferę właśnie przez to, gdzie się odbywa. Byłem w zeszłym roku na All About Freedom, jest to moja druga edycja. Myślę, że i w zeszłym roku, i w tym roku trzyma podobny poziom. Jest dobrze, podoba mi się. Nie jestem zawiedziony. Znaczy, to jest bardzo ważny film, bo on mówi o tym, co jest najważniejsze w tej chwili w życiu politycznym. Polski nawiązuje do najlepszych tradycji polskiego dokumentu. To są właśnie takie, jak gdyby to próbują trafić w sedno. Moim zdaniem on jest zrobiony w takiej intencji ekumenicznej, czyli z jednej strony chcę pokazać ten podział, który istnieje w społeczeństwie, ale z drugiej strony unika pokazywania skrajności jednak, co szczególnie widać po doborze bohaterek, które są obydwie sympatyczne, dają się lubić, są kulturalne, nie sięgają do skrajnej argumentacji, tak? Czyli nie widzimy na przykład ze strony prawicowej kobiety, która by wzięła taką niechęcią. Ja znam takich ludzi, widziałem na własne oczy. Tak? Nie słyszymy od głównej bohaterki, słyszymy od jednej z innych postaci, ale od głównej bohaterki nie, że po stronie kodu są zdrajcy i ludzie, którzy bronią swoich interesów i potomkowie, nie wiem, jakichś komunistów. Festiwal to zawsze niesamowite przeżycia. Należy jednak pamiętać o tych, którzy go tworzą. Zajmuję się social mediami, mamy dostęp do Insta Stories, więc mamy fajną praktykę. Rozmawiam też dużo z widzami na temat filmów, jak się czuli podczas oglądania jakiegoś bardzo fajnego filmu albo też jakiegoś strasznego filmu, więc mam kontakt i z ludźmi, i z maszyną. Na festiwalu All About Freedom zajmuję się na przykład naszą ścianką. Zajmuję się też social mediami i jestem już informacją dla widzów festiwalu. Jeśli mają jakieś pytania związane z repertuarem albo innymi rzeczami, które siedzą na festiwalu, to mogą przyjść do mnie i mi o to zapytać. Na festiwalu animuję tą oto piękną ściankę oraz namawiam ludzi do częstowania się kropkami i rozmawiam też z widzami na tematy ważne i mniej ważne. Od 20 do 28 października w Europejskim Centrum Solidarności atmosfera wolności porusza publiczność i twórców. Zapraszamy na festiwal All About Freedom, który trwa tylko do niedzieli, bo kolejna edycja czeka nas dopiero za rok.